producent Fryderyka Chopina, a ja witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Janusz Jędrzewski i mam przyjemność zaprosić na nasz kolejny program z cyklu Dla Ucha i dla Ducha. W związku z tym, że w tym roku obchodzimy 200. rocznicę powstania, jakby czcimy rocznicę naszego polskiego romantyzmu w związku z wydaniem Ballad i romansów Adama Mickiewicza dokładnie 200 lat temu, w roku 1822 ukazały się ballady słynne, które otwierały epokę romantyzmu polskiego. I Adam Mickiewicz jako autor napisał taką balladę, która stała się, Państwo pamiętacie ze szkoły, wyznacznikiem czy manifestem nie tylko polskiego, ale w ogóle duchowego romantyzmu. Czyli romantyczność, którą za chwilę zobaczymy. Tymże romantykom i tejże rocznicy postanowiliśmy jako artyści Domu Kultury 13 Mus poświęcić właśnie kolejny program. W tamtym roku był to Różewicz, Baczyński między innymi, a więc w tym roku literaccy laureaci wspaniałych europejskich, światowych osiągnięć. Wybitni, można powiedzieć, w kulturze polskiej w tym roku reprezentanci literatury, ale i muzyki, i kultury i sztuki. Wiemy, że w tym czasie Polska pod zaborami musiała gdzieś swoją kulturę, język, literaturę ratować, przenosząc ją no właśnie na zachód. Podczas wielkiej emigracji wielu artystów, kompozytorów, tak jak Fryderyk Chopin na przykład, czy Mickiewicz, w zasadzie prawie wszyscy znamienici romantycy znaleźli się w Paryżu, między innymi dzisiaj zobaczymy również przywołanie tego salonu paryskiego, w którym królowała Delfina Potocka, główna muza wszystkich romantyków. Więc podzieliliśmy ten nasz program literacko-muzyczny na takie cztery części. Zobaczymy romantyczność Adama Mickiewicza, później kolejne wiersze w drugiej części Adama Mickiewicza, spektakl Muza przygotowany przez artystów, aktorów z salonu artystycznego seniorów i Teatru Janusza z Domu Kultury 13 Mus oraz kilka utworów wybranych, doskonale Państwu znanych i z lektur szkolnych, z autopsji, zapewne w takich inscenizacjach teatralnych przygotowanych przez naszych aktorów. Bardzo się cieszę, że kompozycja literacka, która jest raczej słowem, czy zbudowana ze słów i jest tą częścią duchową, również w tym naszym cyklu słuchowym, bardzo się cieszę, że tą część dla ucha wzbogacą dzisiaj artyści, którzy wystąpią razem z nami. Są to uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Karnowo-Wiejskiego w Szczecinie pod kierunkiem pani magister Juliny Juszkiewicz. I witam bardzo serdecznie naszych artystów.
zobaczy z Mikołaja i potrąca, chisną szabą koło ucha już z żołnierza marszałkowca. Na patrona z trybunału, co mnie wypróżniał rondel, zadzwonił piesko z pomału. Z patrona zrobił się kotem. Szewców nos wciąwszy sztuczki, dołba przypnął trzy mureczki, cmok, cmok i ten z minutki wytoczył zęba pół beczki. Ten minutkę pił z kielicha, kielich zaśwista, zazgrzyta, patrzy na dno, co tu licha, po coś tu ku mnie zawitał. Ja to wrócę na dnie i sny nie miec tego na sztuka. Skłonił się koszulką ładnie, zdjął kapelusz i dał susa. Z kielicha aż na podłogę, rośnie, pada na dwa łokcie, nos jak haczy, kurzą nogę i krobulcze ma paznokcie. Twardowski, witam bracie. Cóż to, czyliś mnie nie poznajecie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mną na łysej górze robił o dusze zapisy. Cyrograf na byciej skórze podpisałeś ty i pisy. Miałeś słuchać twego rymu, ty jak dwa lata przebiegną. Miałeś pojechać do Rzymu, bym tam cię porwał jak swego. Już i 7 lat minęło. Cyrograf nadal nie służy. Ty czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta, choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa, kładę areszt na maszeci. Doski u drzwiom się kapił, taki dyktą acerbą. Diabeł za kontusz ułapił, a kim sobie werbu? Cóż tu poczuć? Trudna rada. Przyjdzie już nałożyć głową. Twardowski na koncert pada i zadaje trudność. Patrzmy w kontrakt Mefistofilu. Tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, mam prawo 3 razy zaprząc cię do roboty. A ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do joty. Patrz, oto jest kaczmy golbo. Koń malowany na płótno, na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a konie z kopyta utnie. Skręć mi przy tym piciek z piasku, żebym miał przy konia chłostać. I wymuruj gmach w tym blasku, bym miał gdzie na popas zostać. Gmach będzie z ziarnek orzecha. Wysoki pod szczyt krępaku, z brud żydowskich ma być strzecha podbita nasieniem magmaku. Patrz, oto na miarę ćwiek. Cal gruby, długi 3 cale. Każdy smakowy ziareczek bij mi takie 3 brednale. Stopił duchem, skoczył, bo jak czyści, karmi, boi. Potem biecik z piasku utoczy i już mógł gotowości stoi. No, wygrałeś, panie Wisie. Lecz druga rzecz nieskończona. Trzeba się skopać w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się, krztusi, a zimny pot na nim płynie. Lecz pan Harszy, sługa musi. Skopał się biedak po szyję. Wyskoczył potem jak z procy. Już jest w naszej mocy. Na jego ręczą odbył łaźnię. Jeszcze jedno będzie kwita. Zaraz pewnie moc czartowska. Patrzę. Moja żoneczka. Ja na rok u Belzebuba przyjdę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja luba z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąc im miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, cała ugoda na nic. Diabeł tu ucha, u oka przytuł do sanki, patrzy, niech słucha, a tymczasem już coraz bliżej każdej.
Gdy mu Twardowski dokucza, od drzwi i ogień odpycha, szmychnąwszy przez dziurkę od klucza, odtąd jak szmycha, tak? Dziękuję Państwu. Beczkę wkopaną, gdzie wodę zbierano. Ani pomyśleć o wyskoczeniu. Wprawdzie wody nie było i nawet nie grząsko. Za wysokie kroki na lisie nogi, z rąk tak gładki, że ani wścibić paznokcia. Postaw się w tego lisa położeniu. Inny zwierz załamałby łapy i bił się w chrapy, wołając grobu, ażeby go dobił. Nasz lis taki głupst nie robi. Wie, że rozpaczać to jest zło przydawać do zła. Zatem zwraca w koło zębem, a patrzy w górę, jakoż wkrótce ujrzał kozła, stojącego tuż nad zrębem i patrzącego z ciekawością w studnię. Lis szybko spuścił pysk na dno, udając, że pije. Cmoka mocno, głośno chłepce i tak sam do siebie szepce. Oto mi woda, jakiej nie piłem jak żyj. Smak lodu, a czysta cudnie. Chcę mi się całemu spłukać, ale mi ją szkoda brukać. Szkoda, bo co też to za woda? Kozieł, co tam właśnie przyszedł wody szukać, ej, krzyknął z góry, ej, ty jeży kudła, wara od źródła. I hop w dół, lis mu na kark, z karku na rogi, a z rogów na zrok i w nogi. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał sobą. Ciągle polował po swoim pokoju. Do pies, do zamiar, między stołki, stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Chodzi do gardła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, baćka, poluj ciszej nieco, bo mi u góry szyby z okien lecą. A Gaweł na to. Walnąć, Tomku, w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu mu coś spopału na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Przez dziurę. O, i widzi cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co choć pan robisz? Ryby sobie łowię. Thank you.